No dobra, no to zaczynamy. Początki zawsze są najtrudniejsze. Pierwszy film w sumie będzie filmem testowym, w którym będę testował moją kamerę. Odległości, oświetlenie, które w sumie tutaj mam w tym swoim warsztacie. Będziemy się bawić w retro gry, w retro sprzęt. Będziemy testować różne oprogramowanie. Będziemy sprawdzać różne gry. A wszystko za sprawą inspiracji MGR Zygadło. Pozdrawiam Ciebie, koleś. No to dobrze, to testujemy. Pierwsze co, to będziemy testować ustawienia kamery. To jest moja Amiga 500, w którą włożyłem mnóstwo pracy, żeby wyglądała tak, jak wygląda. Dodamy troszeczkę jeszcze światła tutaj na biurko. No dobrze. Amiga jest w pełni sprawna. W dzisiejszym testowym filmie będziemy testować dyskietki, które zakupiłem. Prawie 150 sztuk za 100 zł. Do tego gratisowo, można powiedzieć, dostałem taką Amigę, którą będziemy później restaurować, jak tylko pojawi się słoneczko. Dobrze. Pierwsze ustawienie filmu, ustawienie kamery. To jest 80 cm od ekranu. Zobaczymy, co ta kamera tak naprawdę widzi przy 80 cm. Mam nadzieję, że może chociaż kawałek nie widać. Może bym musiał przesunąć tą kamerę. O, w taki sposób. Dobrze. Łącznik z kopem. Oczywiście w późniejszym czasie pojawi się mikrofon, który powieszę sobie na szyi. Mam nadzieję, że on poprawi troszeczkę jakość dźwięku, którą będzie można tutaj zarejestrować w moim warsztacie. Dyska. Dyskietka wygląda na całkiem sprawną. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę o uwagi wszelkiego rodzaju na temat oświetlenia, na temat tego, jak mnie słychać. W sumie na temat dźwięku mogę powiedzieć to, że będzie lepsze, ponieważ oczekuję na przesyłkę z Allegro, bo kupiłem mikrofon do kamerki. I mam nadzieję, że do zobaczenia w pierwszym takim poważnym filmiku, który będzie na moim kanale. Dziękuję, do widzenia.